Wysuszony. Dzisiaj tak, zupełnie bez żadnego grubszego tam, wiecie, ogarniania, malowania, bo to jest domowy dzionek. I teraz będę robiła likier, taki domowy, bardzo prosty i szybki w wykonaniu. Pokażę Wam już, jak będzie gotowy. A robię go dlatego, że jutro będę miała gości. Tak, wiecie, na kawę i ciasto. Będą to same kobiety. Więc one lubią takie słodkości, bo ja to nie przepadam za takimi rzeczami. Ja z alkoholu to tylko wino. Natomiast ponoć ten likier jest bardzo dobry. Nie wiem, bo go nigdy nie robiłam wcześniej. Będę go robiła pierwszy raz, więc jak mi wyjdzie, to Wam pokażę. Spróbuję, żeby zobaczyć, czy jest faktycznie dobry. Robię go dzisiaj, żeby się troszeczkę przegryzł. I jutro do ciasta w ramach takiego deseru będzie po kieliszeczku takiego likieru, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także do dzieła. No dobra, likierek gotowy. Wyszła mi jedna taka cała butelka i jedna taka niecała. Także jak troszeczkę postoi, ustoi się, to pójdzie do lodówki i będzie git. Bierzemy się za gotowanie. Będzie nam potrzebny bardzo drobno pokrojony kurczak.
Będą jeszcze potrzebne liście kapusty. Ja już mam tutaj ładnie sparzoną, obraną w całości takie listki do zawijania jak do gołąbków. Przyprawa do kurczaka, marchewki i cukinia. Także bierzemy się do roboty. Tutaj już mam podsmażone mięso i teraz podsmażam tutaj marchewkę. Skropiłam ją olejem sezamowym, bo będzie nam jeszcze potrzebny właśnie olej sezamowy. No, nie mogę wyostrzyć. O, właśnie. I jeszcze sos sojowy, także takie jeszcze dwie rzeczy. Za chwilę marchewka troszkę zmięknie, to dodam do niej cukinię. Teraz już dodałam mięso do tych warzyw i taki oto farsz będę zawijać w liście kapusty, tak jakbym zawijała gołąbki. I tak prezentują się moje zawijaski. One teraz sobie będą leżały, bo my jeszcze nie będziemy ich jedli, ale jak będziemy mieli je jeść, można je oczywiście jeść w takim stanie jak teraz są, ale ja będę je jeszcze kładła na patelni, dosłownie na 2 minutki, i podsmażała na oleju sezamowym i polewała troszeczkę sosem sojowym, żeby one miały taki, wiecie, azjatycki posmak. Także takie będzie dzisiaj jedzonko. Coś troszeczkę innego, ale składniki bardzo znane. Kurczak, kapusta, cukinia, marchewka i tyle. I tutaj efekt końcowy, już zjedliśmy trochę i zapomniałabym nagrać, ale tutaj są teraz ciepłe. Prążyły się dosłownie 5 minut na oleju sezamowym i sosie sojowym. Tak wyglądają, przeszły tymi smakami, są bardzo smaczne.